Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Master i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj jest niedziela, siódmy dzień maja, niby wiosna, ale nie wiosna, wszystko zależy co kto lubi. Zanim zacznę odcinek, a odcinek będzie o tym, dlaczego my tak, Polacy, siebie nie cenimy, jak powinniśmy, i tak jak na to zasługujemy, więc wcześniej chciałem Was prosić o to, abyście zasubskrybowali mój kanał, dali łapkę w górę, i komentowali, i spierali się ze mną, ponieważ robię ten kanał po to, żeby. Przekonać moich słuchaczy do tego, że wolność jest ważna, a może nawet najważniejsza, i że od nas zależy tylko, czy będziemy ludźmi wolnymi, czy wręcz przeciwnie. Więc jest to kanał taki o zabarwieniu polityczno-wolnościowym, gdzie znajdziecie trochę o gospodarce, o podatkach, ale i o sprawach społecznych, tak jak dzisiaj na przykład. Wracając do tematu, do odcinka zainspirowała mnie dość banalna sprawa. To znaczy, widziałam taki, nie pamiętam kanału, muszę to odszukać, ale taka dziewczyna robiła film z Francji i pokazywała warunki, w jakich mieszkają Paryżanie. To znaczy, standard przeciętnego Francuza, w jakich warunkach mieszka, prawda? Chodziło głównie o Paryż. Podejrzewam, że w innych miastach pewnie jest podobnie, chociaż tak jak w Polsce standard życia może się różnić między np. Warszawą a Suwałkami, Przemyślem czy jeszcze np. Katowicami czy Wrocławiem, prawda? I, natomiast pewnie takie zasadnicze rzeczy są podobne. No i z, z, nie, nie ukrywam, że z dość dużym zdziwieniem zauważyłem, że ten standard życia przeciętnego Francuza, jest jednak niższy niż polskiego, to znaczy chodzi o mieszkania, chodzi o nie o to, jakimi samochodami jeżdżą, jakich telefonów używają, jak się ubierają, na co ich stać, tylko że standard mieszkań, mieszkań jakość tych mieszkań, wykończenie tych mieszkań, wyposażenie tych mieszkań, jakie tam meble mają, jakie rozwiązania techniczne, włącz, włącznie z Hydrauliką, elektryką, i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to po prostu słabo. Nie wiem, jak jest w Hiszpanii, we Włoszech, ale z tego, co wiem, to ten standard tam przeciętny nie jest lepszy. W Niemczech podobno jest lepiej niż w Francji, we Francji, w Austrii też, ale nie wiem, czy lepiej niż w Polsce. Z tego co wiem, to raczej podobnie. Natomiast na pewno słabo jest też na Wyspach sam byłem yy, dwukrotnie widziałem i znam ludzi, którzy tam byli i znam ludzi, którzy tam pracują i wygląda to słabo po prostu, słabo jakość tych, yy, tych budynków mówię takich przeciętnych bo pewnie są ludzie, których stać i, i mają super wille to żeby było jasne, ale taki przeciętny zjadacz chleba Anglik, Irlandczyk czy tak jak w Walii kiedyś byłem to nie powala nie powala u nas po prostu takie rzeczy, by nie przeszły, jak tam przychodzą. Tak? Ludzie, którzy tam pracują, mówią, że, że tam po prostu mm, oni nie przywiązują wagi do jakości wykonania, do jakości materiałów. Generalnie to nie. I y, no to jest taki jeden z elementów, prawda. Y, Wło Włochy Hiszpania podobnie. Nie wiem, jak jest u południowych naszych sąsiadów i nie wiem, jak jest na przykład w krajach skandynawskich, więc nie będę się wypowiadał, ale podejrzewam, że może być, że może być podobnie. I, i tak sobie myślę, zastanawiam się, i tak sobie potem przypominam, że ktoś mi mówi, że na przykład. Technicznie, nie? Polski system bankowy, jeśli chodzi o całą sieć bankomatów, jakość tych bankomatów, jeśli chodzi o Wi-Fi, internet, zasięg tego internetu, jakość tego internetu. Ktoś tam mi opowiadał, że jakiś Niemiec przyjechał i mówi, że my w lesie mamy lepszy internet niż oni mają w Berlinie na przykład, prawda? To wynika też z tego, że myśmy zaczynali później tą infrastrukturę, więc od razu zaczęliśmy z, z wyższych technologii. Jednak to nie zmienia faktu. Że u nas te, tego typu usługi stoją po prostu na wyższym poziomie. Ja też byłem we Frankfurcie tam parę lat temu i powiem szczerze, że tam szało nie było z tym internetem w porównaniu do tego, co, co my tu mamy. I, no i wiele takich innych rzeczy jest. I, i, I to daje tak do myślenia, dlaczego my tak o sobie źle myślimy, tak? skoro my, jako społeczeństwo biedne, potrafimy jednak dbać o takie rzeczy podstawowe, jak to, w, jakiej, w jakim otoczeniu mieszkamy. Tak? Nasze osiedla są naprawdę ładne, nasze domy są naprawdę ładne, zadbane. W większości oczywiście zdarzają się, no, ktoś tam znajdzie jakiś przykład, oczywiście, ale ja pamiętam, jak to wyglądało 30 lat temu i więcej. To myśmy pokonali, przebyli nieprawdopodobną drogę. Poprawiliśmy jakość otoczenia, w jakim żyjemy, poprawiliśmy standard życia nieprawdopodobnie, cenimy sobie jakość wyko wykonania różnych rzeczy, prawda? Kupujemy rzeczy coraz droższe i okazuje się, że w pewnych dziedzinach życia przeganiamy te. Ukochane przez wielu naszych rodaków y, kraje zachodnie, y, a z jakiegoś powodu myślimy o sobie cały czas bardzo źle, prawda? Y, naprawdę sporo rozmów przeprowadzam z ludźmi różnymi i, i, i dużo, dużą część czasu poświęcam na próbę przekonania, udowodnienia, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Bo, bo, bo jest coś takiego w nas, w Polakach, że to kiedyś fajnie Rafał Ziemkiewicz powiedział, że za PRL-u to był syf, nie? Ale jak się wchodziło do kogoś do domu, to tam było jak w pudełeczku najczęściej. Robiliśmy wszystko, żeby nasze najbliższe otoczenie było po prostu przyjemne i rzeczywiście. Na miarę tamtych możliwości, tak robiliśmy, byli prywaciarze, mieliśmy nierzadko parkiety, jakieś była jakieś fototapety, prawda, Jak, jakichś rzemieślników, coś tam kupowaliśmy, jakieś różne, żeby uprzyjemnić sobie to nasze otoczenie, znaczy ja za chwilę powiem moim zdaniem z czego to wynika, ale... Ale, ale takie są fakty, po prostu, tak? Yy, oczywiście, no, byłoby naiwnością mówić, że w każdej dziedzinie życia jesteśmy lepsi, oczywiście nie. Na pewno zarabiamy jeszcze mniej niż tamci ludzie, stać nas na mniej, ale mam wrażenie, że my lepiej wykorzystujemy te nasze mniejsze zasoby niż oni tam, zwłaszcza na zachodzie, właśnie mówię, ale no, chyba Niemcy też już na przykład na przykład. Teraz już yy, przeciętny samochód, jakimiści Niemiec to już nie jest zawsze Mercedes czy tam jakiś BMW, to już są znacznie częściej takie dużo tańsze samochody. Niemcy są coraz ubożsi, to znaczy my cały czas idziemy do przodu, oni w pewnym sensie stoją w miejscu, i to mówię z takich pewnych źródeł od ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień, czy wychowywali się tam, bo mam takie, takie kontakty. Że, że to już nie są te, te Niemcy, co kiedyś, prawda? Nie potrafią pracować, nie potrafią dobrze pracować, a my na przykład jesteśmy ciągle. Jednymi z najlepszych pracowników na świecie. Polakom się jeszcze ciągle chce pracować. Znacznie lepiej pracujemy, dokładnie pracujemy, lepiej wykonujemy naszą pracę. Długo potrafimy pracować, i nasze umiejętności są wszechstronne jeszcze ciągle bardzo często. Potrafimy zrobić znacznie więcej niż wymaga od nas pracodawca i bijemy tutaj Niemców, i Francuzów, i Anglików, bijemy naprawdę na głowę pewnie Chińczyków nie bijemy, bo to jest bardzo pracowity. W ogóle Azjaci nie, no, ale to jakby to nie jest. Na Nasze najbliższe otoczenie, prawda? I, i ciągle jest coś takiego, że, że my mamy jakiś kompleks Polaka. Kompleks Polaka, który często żyje w lepszym, przyjemniejszym otoczeniu, mieszka na wyższym poziomie, wyższym standardzie. A na przykład taki poziom wiedzy, jeszcze ciągle ogólnej, jest znacznie wyższy u nas i poziom wykształcenia jest wyższy u nas niż, niż tam, bo tam to już jest kompletny odlot w tych krajach. To oczywiście są tam uczelnie w Wielkiej Brytanii, Cambridge, Oxford, takie oczywiście na tym poziomie wyższym. Pewne elity tam i to nie ma o czym mówić, nasze uniwersytety są słabe. Ale jeśli chodzi o taki poziom, przeciętny poziom obywatela, to my naprawdę nie, nie mamy się czego wstydzić ani w stosunku do Amerykanów, ani, ani, ani Anglików, ani Francuzów, ani, ani Niemców tym bardziej. Zwłaszcza, że w Niemczech mamy problem w ogóle zakłamywania historii. To jest, to już tam kiedyś mówiłem i też jeszcze pewnie nie, niejednokrotnie o tym powiem, o świadomym po prostu uczeniu niewłaściwych faktów związanych z ich. Trudną historią sprzed ile? 80-80 paru lat. Więc, z czego bierze się ten nasz kompleks? Trudno mi powiedzieć. Znaczy, pewnie, pewnie można by analizę robić tylko. Chciałem Was po prostu zachęcić dzisiaj do takiej refleksji czasami, czym naprawdę uważamy, że my bez tych, bez tych krajów zachodnich zginiemy, skoro rozwijamy się szybciej od nich, lepiej od nich, jesteśmy bardziej kreatywni, bardziej nowocześni, tak? To może oni powinni mieć kompleks Polaka, tak? Bo zaczęliśmy od dna w 1989 roku, a przybyliśmy naprawdę długą drogę w stosunkowo krótkim czasie, pomimo bardzo niedobrych, często rządów, z tym rządem, żeby było jasne, bo ja bardzo was proszę: jeżeli ja mówię dobrze o naszym kraju, to nie wiążcie tego z tym, że ja chwalę rząd PiSu aktualny. Nie. Ja chwalę nasze społeczeństwo, naszych, naszych rodaków, którzy potrafią w najgorszym syfie i przy najgorszych rządach sobie poradzić. Tak jak przy syfiastym rządzie platformerskim, tak przy syfiastym rządzie pisowskim, Polacy potrafią sobie radzić. I o to mi chodzi. Wracając jeszcze do tego, dlaczego moim zdaniem my mamy takie podejście do jakości naszego otoczenia, dlatego, że u nas ciągle własność jest niezwykle ważna, że większość naszych nieruchomości należy do nas, a w Europie Zachodniej, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji częstszym zjawiskiem jest wynajem, czyli nie dba się tak o coś, co nie jest nasze, tylko wynajmowane jako właśnie dba się o naszą własność. Własność prywatna jest niezwykle istotna. Ja uważam, że to jest bardzo dobra cecha Polaków, że cenią sobie własność prywatną. Chcą mieć własne mieszkanie, niewynajmowane. Nie jakieś tam spółdzielcze, tylko własne. Bo własność daje wolność i niezależność. I o własność dba się najlepiej. Margaret Thatcher o tym mówiła. Margaret Thatcher, za Margaret Thatcher spora część nieruchomości Wielkiej Brytanii Trafiła domków, zwłaszcza do właścicieli, jako już ich własność. I okazało się potem, że te domki wszystkie kiedyś taki na taki spacer czy taką wycieczkę zabrała jakiegoś tam chyba amerykańskiego dyplomatę i poprosiła, żeby powiedział, które te domki to są prywatne, a które nie. Ja nie pamiętam, czy on tam zgadł, czy nie, ale okazało się w konsekwencji, że te bardziej zadbane to były te których właścicielami byli ich mieszkańcy, a nie te, w których mieszkali tylko na zasadzie najmu, czy, czy jakieś tam dzierżawy, czy czegoś. Więc dbamy o coś dużo lepiej, jeżeli jesteśmy tego właścicielem i powinniśmy tego bronić za wszelką cenę. Nie powinniśmy sobie dać narzucać jak te... Nieraz lewicowe szczekaczki, już nie mogę czasami na nich patrzeć, zwłaszcza te, te, te dziewczyny tam takie te, te z, tych, z tych partii czy około tych partii właśnie lewicujących, że my tak mamy takie przywiązanie do prywatnej własności, to nie jest takie dobre, bo w Niemczech, tam gdzieś w Anglii tego to sobie wynajmują i to się też da. No, niech se wynajmują, a ja uważam, że właśnie dobrą tradycją jest to, że my mamy własność prywatną. Lepiej o nią dbamy, pilnujemy, sprzątamy, po prostu dbamy o to. nie? I, i oby tak nam zostało, oby to się nie zmieniło i myślę, że się nie zmieni, bo Polacy od wieków mają przywiązanie do własności prywatnej. Więc... Yy, Chciałbym po prostu zachęcić Was do tego, żeby się rozejrzeć wokół, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy. Oczywiście, żeby zaraz mi ktoś wytknie, że mamy tyle wad, a tacy jesteśmy. A co? Oni to nie są, przepraszam bardzo, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi to nie mają swoich wad, nie mają różnych przywar narodowych, Anglicy. Mają, dlaczego my akurat widzimy tylko nasze wady, tak jakby tamci byli jakimiś, nie wiem, bogami czy półbogami pozbawionych jakichkolwiek przywar? Mają. To, że się do nas uśmiechają tak sobie po prostu i tam czy tam jak się czujesz i zawsze wszystko dobrze, to wcale nie znaczy, że, że to są milsi, lepsi ludzie. Po prostu mają taki, taką kulturę wyrobili w sobie, a za tym uśmiechem, za tym, za tym takim po, po pozornym, takim, taką sympatią może się kryć bardzo wiele złych rzeczy, co zresztą widać, nierzadko historia pokazuje, że, że może oni tam i się uśmiechali, ale zrobili najgorsze rzeczy w historii takich jakich myśmy, My nigdy nie robili, tak? I, 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 I myślę, że powinniśmy uszanować to, że my tutaj jednak mamy czym się pochwalić, mamy się czym pochwalić, a jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że to, że my musimy ich gonić, to jest też wynik pewnych historycznych zaszłości nie z naszej winy, tylko z winy właśnie tamtych krajów, Anglików, Amerykanów, Niemców i Francuzów też, prawda? Więc pamiętajmy o tym, że, że, że to nie, nie, jest, nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie gdzie byliśmy 30 lat temu, a 30 lat temu byliśmy w tym miejscu, ponieważ to właśnie wichry historii, trochę naszej nieudolności, nawet, nawet sporo, ale też, też trochę tej winy, właśnie dużo nawet tej winy, tych kanali takich jak Churchill, jak, jak Roosevelt, zwykły komunista, prawda? No już o panów z tym to, to nie powiem. I, I do dzisiaj, na przykład, w Wielkiej Brytanii, o czym wielokrotnie mówiłem, Józef Stalin jest bardzo poważany, we Francji ma swoje pomniki, Lenin, wszystko, prawda? No to przecież. Ci ludzie byli największymi oprawcami naszego, naszego narodu i oni są tam dalej cenieni, a, a, a my po prostu mamy kompleks Polaka. Tak? Czyli, czyli, czyli po prostu zmierzając do końca, chcę, chcę was namówić do tego, żebyśmy jednak zaczęli siebie szanować i, i traktować nasze cechy jako naszą zalety, a nie naszą wadę, tak? To niech się w Francuziu, ktoś tam, ktoś tam słusznie kiedyś powiedział, że jednak widelec do Francji to z Polski przyszedł, tak? Kiedyś tam, nie? No, i, 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 i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. To, że Niemcy taką mają teraz pozycję, no bo, no bo mają, bo, no bo są największą gospodarką, ale to też nie jest przypadek, i to też warto jest zrobienia odcinka. Dlaczego? Tam już kiedyś nagrałem taki nawet jeden: jak to było po wojnie, jak Amerykanie ich potraktowali, jak tam ta reforma walutowa była i dlaczego i wolny rynek i tak dalej po wojnie bezpośrednio, to już kiedyś nagrałem taki odcinek. I gdzieś tam pewnie jest na kanale. Natomiast, natomiast no, polityka Unii Europejskiej i tak dalej, to, to wszystko jest szeroki temat. Dlaczego to właśnie Niemcy są teraz najbogatsi? Dlaczego, dlaczego my tak mieliśmy takie zapóźnienia? Ale uwierzcie mi, bardzo wiele osób przyjeżdża do Polski. Hiszpanów, Anglików, Niemców i są w szoku. Bo oni mają taką wizję Polski zacofanej, Prymitywnej, a przyjeżdżają do nas i mówią, że tu się lepiej, lepiej żyje niż u nich, tak? I coraz więcej z nich przyjeżdża i chce tu mieszkać na stałe, bo mówią, tu jest jakość życia lepsza, po prostu. Jakość życia nie zawsze wysokość zarobków, ale jakość życia. A jakość życia to są. To jest również bezpieczeństwo, to jest swoboda, to jest wolność słowa, i to jest cały szereg, otoczenie wszystko cały szereg wielu różnych czynników i oczywiście pensje ale w Polsce ciągle jest tak, że jeżeli ktoś chce pracować, to naprawdę może się przyzwoicie utrzymać. I jeżeli w końcu zmądrzejemy, ja w to wierzę i który by tam rząd nie przyszedł następny, że w końcu trochę odpuścimy tych podatków, trochę obniżymy, trochę więcej wolnego rynku wpuścimy, to ten standard życia jako życia... Poprawi się, a ja myślę, że wpuścimy, bo rzeczywistość wymusi. To znaczy, jeżeli gospodarka zacznie się zwijać i to nam grozi, to nie będzie wyjścia. Żeby ona się znowu zaczęła rozwijać, to trzeba będzie popuścić tych cugli trochę. I, I myślę, że prędzej czy później, ktokolwiek by tam właśnie uwadze nie był, pójdzie po rozum do głowy i znowu zaczniemy się prawidłowo rozwijać. I wykorzystamy nasze moce kreatywne, nieprawdopodobne pokłady jej spoczywają w naszym narodzie. I, I dogonimy, i przegonimy Anglików, w, w Niemców. Może też kiedyś przegonimy, bo Anglicy już sami wyliczyli niedawno takie słyszałem, że jeżeli się nic nie zmieni, to za 12 dwa, za lat Polska będzie bogatsza i standard życia w Polsce będzie wyższy niż w Wielkiej Brytanii. Tak, to Anglicy sami wyliczyli. Oni się boją nas. My mamy kompleks Polaka, a oni się boją, że my ich doganiamy. Weźcie to sobie do serca, walnijcie się w łeb i przestańcie nas samych tak traktować jak jakieś małpy dzikusy, po prostu, bo my naprawdę nie mamy się czego wstydzić w porównaniu do tamtych krajów. A te główne media, czy TVN24, czy publiczna, to są media mainstreamowe, które bardzo dużo kłamliwych faktów na nasz temat przekazują. Jedni w jedną, drudzy w drugą stronę. Pogrzebcie troszkę w internecie i zobaczycie naprawdę, że nie jest z nami tak źle. Więc. Yy, Kończąc, życzę wszystkiego dobrego i szanujmy siebie, naprawdę szanujmy siebie, bo jeżeli będziemy siebie szanować, to inni nas też będą szanować. A zdrajców, którzy opluwają Polskę, potraktujmy tak, jak zdrajców y, powinno się traktować. Takich myśl, Myślę o takich, którzy jadą za granicę i, i plują na nas po prostu, tak? Nie wiem. Ja mam bardzo złe zdanie na ich temat i życzę im jak najgorzej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.